Siadł tutaj obecnie, witam właściwie w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś wytestujemy sobie petardy Titan Schlag Blau od Funke, 20 sztuk, petard czarnoprochowych, gramatura czegoś takiego. To około 3 gramy z tego co pamiętam, klasa F2. Tak, gramatura NEC 60 gram, czyli 3 gramy na sztukę. Może być to bardzo zwodzące. Kod produktu TBD3-B. Opakowanie bardzo ładne, schludne i naprawdę przyciąga oko. Od którego roku to są produkowane? Kiedy to było produkowane? Nie widzę dokładnej daty. Może gdzieś jest z boku. Nie, Funke się nie pochwaliło, kiedy to zostało wyprodukowane. Tak czy tak, zostało to wyprodukowane raz i już chyba nigdy więcej. Nie miało kontynuacji swojej produkcji w następnych latach. Nic dziwnego, petardy skierowane głównie na rynek niemiecki, nie na nasz rynek polski, powiedzmy. Ostatnio, jakiś, dla mnie to jest jakieś 2 tygodnie temu, na kanał wleciał shorts właśnie z tymi petardami. Wywołał on spore poruszenie i wtedy dało się je jeszcze znaleźć w internecie i kupić za około 30-35 zł. Aktualnie, te 2 tygodnie później, kiedy nagrywam ten test, który właśnie oglądacie, już nigdzie ich nie ma. Albo po prostu tak ludziom się spodobały, że chętnie je kupili nawet po te 30-35 zł, albo po prostu taki zbieg okoliczności. Zobaczymy, czy warto kupić takie petardy, czy nie. Ja swoje zdanie mam, ale to wam pokażę na teście. Zapraszam was jeszcze oczywiście do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam do linków w opisie, na serwer Discord, na mojego Instagrama oraz do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy ABS20 na 20% zniżki na wszystkie artykuły nieprzecenione. Titan Schlag Blau, tak wygląda jedna petardka, wykonana niezbyt dbale, szczerze mówiąc, ale no nieważne, 3 gramy NEC mogłyby tutaj być obiecujące, dawać potężne nadzieje. Zobaczymy, jak w praktyce to będzie. Zatyczka można by było się nabrać, bo tu ogólnie ja to rozkruszyłem, ale tu jest taka biała podłoga, nie wiem z czego, i wyglądało to jak gipsik, a pod spodem jest glinka normalnie. Spoko, patent, nie powiem, że nie. Odkładamy naszą petardkę, decybelomierz jest zresetowany, odpalamy pierwszą sztukę i zobaczycie, co jest plusem, co minusem. Oj, przewróciła się. Huk, pół gramóweczki. 112,4, nawet nie pół gramóweczki. No taki Explosive 3 z tą różnicą, że Explosive 3 nie ma tak pięknej flary, bo nie oszukujmy się. Titan Schlag Blau w nocy, czy nawet wieczorem, kiedy będzie idealnie widać tą niebieską flarę, to coś naprawdę świetnego. Brakuje petard z niebieską flarą, ale znowu kupować za 3 dychy 20 sztuk petard tylko dla flary, bo huk jest wątpliwy, no nie wiem, ja bym nie kupił chyba. Tak jak mówiłem, flara długa, ładna i brakuje tej niebieskiej flary na rynku, więc po części mogłoby się to przyjąć, ale jak widać nie przyjęło się, bo nigdzie już tego nie ma. Moc słaba. Szczerze mówiąc, nawet jeśli miałbym za 3 dychy kupić, za 30-35 zł, to wolałbym dorzucić 5-15 zł, powiedzmy, i mieć na przykład P-strójki od Funke. Nie będzie 20 sztuk, tylko 10. Również mają niebieską flarę, ale huk jest nieporównywalny i to mocniejszy kilkukrotnie. Więc naprawdę moim zdaniem Titan Schlagi nie są zbyt opłacalne. Weźmiemy sobie 3 sztuki. O, a teraz na decybelomierzu 112,9, więc chociaż hukowo są powtarzalne. Weźmiemy sobie 3 sztuki, jakoś tak ułożymy. Nieważne w sumie jak, petardy mają flarę, więc od flary się zapalą nawzajem. Oj. Ale no, na ten moment jaką ocenę mógłbym im dać? Myślę, że takie 3, powiedzmy. No jedyny plus za tą flarę,
miarę jakość wykonania no nie jest tragiczna mimo wszystko, jak na przykład petardki 3 i to takie naciągane 3 w moim przekonaniu. Tak jak mówiłem, wolałbym dołożyć już trochę i kupić coś, co łączy niebieską flarę z mocą, a nie tylko coś, co ma niebieską flarę i nic więcej. Odpalamy, już nie gadam. No i gaz mi się kończy. Widać charakterystyczne iskierki przy wybuchu jakby czarnoprochowca. Czy to jest faktycznie Titan szlak? Nie wiem, czy to jest jakiś potężny tytan. Nawet jeśli tam jest efekt Titanium Salute, to może wieczorem jakoś się wybija, bo w dzień no średnio to wygląda. Ta kulka jak już to nie jest duża, ale nie oszukujmy się, to nie są petardy o dużej mocy, więc ten tytan też wygląda trochę ubożej, przynajmniej w moim odczuciu. Jeśli w ogóle tu jest, bo widziałem jakieś iskry, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest faktycznie coś związanego z efektem Titanium Salute, czy nie. Za chwilę odpalę, skupię się może bardziej. No są jakieś iskry, ale nawet jeśli tam jest spakowane wszystko, co ma odpowiadać za tytan, to przy tej mocy petardy, ta, no tak jak mówię, ta petarda nie jest w stanie rozrzucić tych tytanowych iskier w jakikolwiek sposób, żeby to było widowiskowe. Trójeczka mocno naciągana, tak jak już mówiłem, nie będę tutaj kombinował, nic zmieniał, na więcej moim zdaniem nie zasługują. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, może wam się spodobały bardziej, może mniej. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale, dwie fajne nagrody, więc myślę, że będzie się podobać. Zapraszam oczywiście również do linków w odpisie na mojego Instagrama, do serwera Discord, na którym przesiaduję, oraz na sklep odpalaj.pl z moim kodem rabatowym. Żegnam się, już wam nie przedłużam, lecę testować kolejne produkty, a myślę, że kolejne produkty będą nieco ciekawsze niż te Titan Szlagi, bo będą wyróżniać się nie tylko flarą, choć w sumie mogę wam pokazać niektóre rzeczy, na przykład już tak mocno vlogowo to brzmi. A i na przykład coś takiego, też tytan, też flarka niebieska, ale nieco ciekawsza. Trzymajcie się, cześć.